Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Jeśli myślicie, że przed chwilą widzieliście słuchawki Beats by Dr. Dre Studio, to prawie macie rację, ale to są tylko tanie podróbki. Jak widzicie, są to słuchawki firmy Esperanza, kosztujące, uwaga, 25 zł, czyli 1/40 ceny prawdziwych Beatsów. W opakowaniu wyglądają bardzo, bardzo podobnie, z tego co widzę, mają nawet odłączany przewód. Zapewne pod względem dźwięku do Beatsów się w ogóle nie umywają. Zobaczymy, jak będzie pod względem wygody, komfortu noszenia i tak dalej. Porównamy sobie jakość dźwięku. Zobaczymy też, ile one ważą, jak leżą, z jakich są materiałów. Dzisiaj zapraszam was na rozpakowanie, a za jakiś czas na recenzję. Tak więc moi drodzy, powiem wam tak, na pierwszy rzut oka przypominają Beatsy do złudzenia. Zaraz sobie wypakujemy, zobaczymy dokładniej, a co tu nam producent na opakowaniu przekazuje. Generalnie niewiele. Z tyłu mamy jakieś specyfikacje, o właśnie, zobaczcie. Są po polsku dane techniczne, miękkie poduszki uszne, regulacja głośności, czułość 105 dB, impedancja 32 ohmy. Zakres przenoszenia 20 Hz do 20 kHz, moc rzeczywista 100 mW, długość kabla 5 m, wow, no to po prostu wystarczą spokojnie, żeby mieć telewizję oglądać. Rodzaj wtyczki stereo 3,5 mm, czyli mini jack, i mamy także przejściówkę, zobaczcie, z małego jacka na dużego jacka. No powiem wam, że Esperanza tutaj chyba się naprawdę postarała, robiąc taki zestaw. No nic, jestem bardzo ciekaw, pozbądźmy się tego opakowania i zajrzyjmy do środka. Tutaj moi drodzy, pseudo Beatsy rozpakowane, w środku mamy też taką bardzo krótką instrukcję, no i zobaczmy, mamy faktycznie przejściówkę z małego jacka na dużego, co się może przydać, jeśli nie mamy w domu takiej przejściówki, a mam na przykład amplituner, wtedy sobie takie słuchawki podepniemy. Druga rzecz, kabel. W oryginalnych Beatsach co prawda jest czerwony, natomiast zobaczcie, to mamy naprawdę długi kabel i to jeszcze w oplocie, czyli jest zabezpieczony przed uszkodzeniami. Bardzo fajnie i mamy dwa wtyki niepozłacane, ale oczywiście nie spodziewałbym się tego, natomiast ten kabel i te wtyki wyglądają o dziwo dość solidnie. Esperanza jest znana z podróbek, tu mamy podróbki Beatsów, jak pamiętacie, też niedawno testowałem myszkę za 20 zł, która wyglądała żywcem jak klon Bloody V5. Oczywiście myszka była bardzo tandetna, słaby plastik, głośno klejące przyciski, jakiś badziewny sensor optyczny. To było na tyle, zobaczymy, jak będzie z tymi słuchawkami. No, cena, powiedzmy, nie daje im dobrych rokowań, ale moi drodzy, wziąłem je do ręki, powiem wam, że są mega lekkie. Z tego co pamiętam, oryginalne Beatsy to jakieś 260 gram. Nie mam pod ręką wagi, ale powiem wam, że tutaj, no to jest ze 150 może maksymalnie, ale oczywiście może to mi się wydawać, więc do recenzji sobie je dokładnie zważymy. No i dobra, zobaczmy sobie po kolei. Napis Esperanza. Wiecie co, nie będę za dużo ruszał tym pałąkiem, bo boję się, że po prostu pęknie. Widzimy już od razu jakieś fabryczne niedoróbki, tu jakiś odpryśnięty lakier, coś zahaczone. Jeśli się przyjrzymy im, to pewnie znajdziemy tego więcej. No ale dobrze. Poducha. Taka ni to miękka, ni to sztywna. Średnio gruba. Powinna spełnić swoje zadanie. Mamy jakieś wstawki pseudometalowe, bo to jest plastik chyba polakierowany. Regulacja plastikowa z oznaczeniami. Taka średnio gruba, nie powinna się od razu złamać. I zobaczcie, są przeguby. Powiem wam, że strach mi ich użyć, żeby zaraz tych słuchawek nie sklejać. Widzicie, tutaj się już rozłażą. Jak co podróbka, to podróbka. O, udało się, ale powiem wam, że strach był duży. No, sporo luzu mają. Próbujemy jeszcze z drugim. O dobra. No zobaczcie, możemy sobie złożyć nawet do podróży. Wyglądają w tej chwili dość podobnie do tych SMS Audio, które też testowałem. Oryginalne Beatsy mają też takie fajne etui. Oczywiście te tutaj nie mają. No zobaczcie, z tej strony też nam się zaczyna to rozłazić. Więc pod względem jakości wykonania już widzimy, że jest bardzo biednie, ale czego się spodziewać za 25 zł. O, dobra. Ja wam powiem, że już drugi raz chyba ich nie będę składał, może do recenzji, bo po prostu się boję, że się złamią. Dobra, jedziemy dalej.
Wnętrza, no cóż, mamy takie dość duże, pewnie całego ucha nie zakryją. Gąbeczki, oczywiście jakaś ekoskóra, niby skóra. Powiem wam, że są chyba nawet za miękkie, oczywiście nie będzie to tutaj memory foam, tylko jakaś zwykła pianeczka, która może nam się ubić i to bardzo szybko. I pewnie tak też się stanie. Natomiast obszyte jest to o dziwo, tak jak widzę teraz bez wpatrywania się, no tak całkiem przyzwoicie. No szwy są miejscami nierówne, ale okej, okay, w tej cenie można to wybaczyć. I mamy ozdobniki, czyli kolor czerwony tutaj w środku. Jak widzicie, tutaj też taką obwódkę. O, widzimy kolejne mankamenty, już wam pokazuję z bliska. Tutaj można palcem wyczuć takie rypnięcie plastiku, coś tutaj zostało uderzone. Czyli po prostu, nie wiem, przed pakowaniem tymi słuchawkami chyba rzucają do siebie na taśmie produkcyjnej. Tam gdzie wpadną, tam zostają spakowane i tyle, jadą dalej. Oznaczenia prawa, lewa. Ruchomość muszli jakaś tam minimalna istnieje. I moi drodzy, znak Esperanza. Oczywiście tutaj powinno być wielkie czerwone B w bicach. Tu mamy Esperance. I jak widzicie, tutaj jeszcze mamy takie ślady chyba po tym przegubie. Po prostu odciśnięte w plastiku na stałe. To by było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawy. O, tu jeszcze skórka zadarta. I nie wiem, czy to pokazywałem, czy pokazywałem inne miejsce. Chyba inne. Czyli tu mamy poobijane, tu mamy poobijane. Generalnie już na starcie można by gołym okiem, bez wpatrywania się, jakieś 10 wad dobrych znaleźć. No ale okej, okay, no pamiętacie cenę, 25 zł, więc cudów nie będzie. No i zobaczmy jeszcze ten kabel. Zobaczcie, nawet mamy odłączany jak w bicach. Okej, okay. Wiem wam, że trzyma się nawet dobrze. 5 metrów kabla, no cóż, dobrze, że jest to zwinięte, bo nie mam gdzie tego nawet rozwinąć. No i mamy takie bardzo, bardzo zwyczajne, ciężko chodzące jak na razie pokrętło regulacji głośności. Ucieszę się, jak w ogóle będzie działało. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, pierwsze widoki na Beatsy firmy Esperanza. Teraz je sobie potestuję i niedługo zobaczycie recenzję. Myślę, że w międzyczasie wleci też recenzja Sennheiserów HD201. Postaram się te słuchawki w miarę szybko przetestować, bo zapewne tak jak ja jesteście ciekawi, jak to w ogóle gra, czy to w ogóle gra i czy nie rozpadnie się przy najbliższy tydzień, dwa. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania. W międzyczasie zapraszam do playlist, macie tam kilkaset ciekawych filmów, jest co oglądać. Dziękuję wam, pozdrawiam was, cześć.